Siemanko, jest 1 marca, a ja jestem drugi raz w drodze na lotnisko do Wrocławia już w tym roku. A to jest Betty, czyli moja podróżnicza bestii ze Stanów, która właśnie pracuje zdalnie. Więc tak to się robi, moi drodzy. Jak się chce, to się da. Cześć, dolecieliśmy już do Londynu, ale dziwnie mi się gada do tego mikrofonu, ale chcę po prostu, żeby mnie było dobrze słychać, bo jednak tu jest echo. Ogólnie wyjazd był planowany oczywiście podczas sesji, kiedy nie chciało mi się uczyć i stwierdziłam, że pooglądam sobie tanie loty. No i oczywiście coś znalazłam, że Betty jest osobą, której jak się wyśle, patrz, są tanie loty, to zamiast nie reagować, to piszę do ciebie, okej, za godzinę będę w domu, możemy kupować, to kupiłyśmy. I jest piątek. Która jest godzina? 22? 23 czasu w Londynie, więc w Polsce jest północ. Na szczęście trochę pospałyśmy w samolocie i w autobusie, bo lądowałyśmy na London Luton, tak to się wymawia. I stamtąd wzięłyśmy sobie National Express tutaj właśnie do London Victoria Station, coś takiego. I teraz jedziemy sobie metrem i innymi różnymi przejazdami, nie wiem, 2 metry chyba, nie? Przesiadki do miejsca, w którym będziemy spać. A ten wyjazd też jest taki ciekawy i wyjątkowy, bo pierwszy raz będziemy spały obydwie w couchsurfingu. Nie wiem, czy wiecie, to jest taka stronka, gdzie ludzie jakby wstawiają, że mogą kogoś przenocować i robią to za darmo. Co ciekawe, większość tych osób to mężczyźni i trochę się bałam, szczerze, nie wiem jak ty, w sensie tych takich typów bez opinii na przykład, bo byli na przykład tacy weird typowie z jakąś jedną referencją taką podejrzaną, że to jest referencja prawdziwa i no zgłaszałyśmy się tak tam, ale raczej liczyłyśmy, że nas nie wybiorą czy coś, w sensie, że nie będziemy musiały z tego skorzystać. I facet, do którego śpimy, ma według couchsurfingu 47 lat, jakby wydaje się spoko i miał chyba ponad 100 opinii, więc to nas tak trochę uspokoiło, szczerze mówiąc. I tak, i nagrywam to też, żeby trochę wam pokazać, czy to jest bezpieczne i czy będzie okej, po prostu. No pewnie wiadomo, że zależy od ludzi, których znajdziecie i u kogo będziecie spać i tak dalej, i tak dalej. No ale będę to w każdym razie testować, więc wam tutaj to powiem. Postaram się w tym filmie ogólnie podliczać koszty tego wyjazdu, bo zawsze mnie pytacie po jakichś wyjazdach na Instagramie, ile mnie jakiś wyjazd wyniósł i ja zawsze wam to mówię tak na oko, bo nigdy tego nie liczę, szczerze mówiąc, więc myślę, że tutaj w filmie postaram się to na bieżąco podliczać. Loty w dwie strony wyniosły nas na osobę jakoś 250-257, coś takiego. Były tańsze opcje, jednak zależało nam na tym, żeby to było w weekend, ponieważ chciałyśmy jechać razem, a Betty pracuje, no i wiecie, trzeba było się jakoś dogadać i znaleźć jakiś kompromis. Aczkolwiek myślę, że to nie są jakieś drogie bilety na to, co już tutaj podróżniczego odprawiałyśmy, więc do wytrzymania, a też większość atrakcji jest darmowych, większość muzeów jest darmowych, więc myślę, że tak się tego nie odczuję, tym bardziej, że no na tym noclegu też troszkę zaoszczędzimy. Właśnie korzystając z tego, że jedziemy metrem, to jak działa metro? Możecie sobie kupić, tylko ty mówiłaś, że za kaucją, nie? Tą taką plakietkę plastikową i na nią się wpłaca pieniądze? Na nią się wkłada pieniądze i potem jakby przykładając przy wejściu, to tam stamtąd wam pobiera, ale jednocześnie możecie to zrobić zwykłą swoją kartą bankową, my lecimy na Revolucie, że po prostu przykładając wam pobiera. I jak to działało, Betty? Poprosimy cię o głos, bo ja nie wiem.
No, jest dzienny limit, w zależności w jakiej strefie się jeździ. No i po prostu za każdym razem, jak wchodzicie i wychodzicie, to przykładacie sobie fajnie kartę i nie musicie nic liczyć, bo jak dojdziecie do limitu dziennego, to wam nie pobierze więcej. Także ja zostałam też dzisiaj doedukowana, bo myślałam, że wiecie, trzeba sobie kupić bilet dzienny, nie? A to wam samo tam liczy magicznie i pobiera. Także tak, tak to wygląda i... Nie przerywaj mi! Ja uwielbiam takie duże, przeszklone, oświetlone budynki, których tutaj jest pełno. No jakieś tam moje małe podróżnicze marzenie na pewno właśnie teraz spełnię. Jesteśmy. Gościu okazał się całkiem miły, fajny i z nami gadał. Dostałyśmy w ogóle jego łóżko, a on będzie spał na kanapie, bo się z nami zamienił, żeśmy miały wygodnie, więc słodziek. Dobra, my zbieramy się w spalko i odzywam się jutro, ale mieszkamy w takiej ślicznej okolicy, że taka jest typowo brytyjska, angielska, taka, że idealnie podkreśla ten trip, serio, i klimacik. Także jutro wam pokażę. Więc dobranoc. Nie no, ale serio, mogłabym już przestać padać. W sensie, no czy nie, to wychodzimy, nie? Ale tak. Nie ma bata. Oczywiście pada, a modliłyśmy się o to, żeby nie padało, no bo wiadomo, kto by chciał chodzić w takim zimnej pogodzie i w deszczu. Mamy jakieś pół godziny metrem, pociągiem, czy czym to tam jest, do centrum, więc myślę, że spoko. Jakby jest to połączenie bezpośrednie, często jeżdżą te nie wiem, czy to jest pociąg, czy metro. Pociąg. Te pociągi. Nie przewidziałyśmy tego, że może aż tak lać. Chciałyśmy wejść do jakiejś kawiarni, żeby się zagrzać w tym momencie jak leje, żeby nie zmoknąć. Ale w sumie wszyscy turyści dookoła, no bo byliśmy przy Big Benie, przyjęli tą samą strategię. Więc się trochę oddaliłyśmy, żeby było miejsce w ogóle, żeby usiąść sobie. I wiecie, że w momencie, kiedy tu weszłyśmy, już przestało padać. Więc pijemy sobie kawkę, trochę się zagrzejemy. I no miałyśmy plan jakby zwiedzania na to, jak nie będzie padać, więc trochę... Trochę musimy go pozmieniać i zobaczymy, co tu możemy zdziałać. Skorzystamy ze starboxowego wifi, bo oczywiście swojego nie mamy, tryb samolotowy jest. Więc tutaj sobie planujemy i lecimy dalej zwiedzać. Fontanny. O nie. Dobra, jesteśmy na tej ulicy, na której robi się te sławne zdjęcia z budką i z Big Benem i teraz jest tak słonecznie, więc no są kolejki. Do tej ostatniej jest najmniejsza, ale najsłabiej widać. Szczerze, my robiliśmy sobie zdjęcia przy przedostatniej, bo była taka szybka kolejka i mała, która szybko mijała, więc moim zdaniem wystarczy iść do tej przedostatniej, bo do pierwszej są naprawdę gigantyczne kolejki. Jesteśmy pod National Gallery i
widzieliście, jaka była tam kolejka. Jakby nie przekalkulowałyśmy tego, że o tej porze tam taka kolejka może być. Więc wrócimy tu najwyżej jutro rano. Myślisz, że to jest niedziela otwarte w ogóle? Myślę, że... Kurde, nie mam tuneta. Myślisz, że tak? No. W sensie, no bo chciałabym zobaczyć te słoneczniki, jakby nie ma pasa. No. Albo wieczorem po prostu dzisiaj, bo to jest do 22. O, albo samym wieczorem. No dobra, jeszcze tu wrócimy, a tymczasem lecimy dalej z planem. Ewentualnie, jak zostanie nam czasu, to zaczniemy nadganiać plan z jutra, tak? I teraz lecimy na Chinatown, czyli na próbowanie jedzonka. I nie mogę się doczekać, bo jestem głodna. Tutaj mamy takie nadziewane ryweczki i szczerze miały różne opinie na TikToku, ale próbujemy. Proszę. No i to ma jakieś waniliowe nadzieje. Takie bez strzału w sumie. To z Nutellą byłyby lepsze. Mamy takie turbo fluffy i mięcił się pancake'i jakby. My wzięłyśmy sobie smak KitKat, także zobaczymy zaraz, jak to będzie smakowało. I są bardzo dobre. Sos sam sobie nie smakuje jak KitKat, bo KitKat to był ten KitKat tylko na wierzchu. A ten sos to jest takie trochę czekolady. Co byś tutaj powiedziała, że to jest? Taki budyń trochę. Mhm. Budyń orzechowy bądź czekoladowo-orzechowy? Taki jest lekko woskowaty w ogóle. Będzie, nie wiem. Ale jest pyszno. Tutaj mamy popcorn chicken. Chyba, ej, to taki pragnie do czegoś sieciówka. Chyba rozumiem ciągu. W liście instagramerskim spodzie mamy tu fioletowe lody zapiekane w jakimś takim cieście i tu masz super fioletowego shake'a. I powiem wam, że miałam ochotę na takie jakieś lody po tym ostrym kurczaku, a ja nienawidzę ostrych rzeczy, więc muszę się ratować. Hej, my mamy dzień drugi i właśnie szykujemy się do wyjścia. Chciałam wam pokazać w sumie, co my jemy, bo oprócz tego, co jadłyśmy na Chinatown i kawy, to jakby nic nie kupowałyśmy do jedzenia. Zrobiłyśmy zapasy tych owsianek w Biedronce i tych batoników. I to jest malutkie i zmieści się wszędzie. I tutaj jak wychodziło to na śniadanko, sobie jemy to, ewentualnie na kolację, jak jeszcze jesteśmy głodne. A na mieście tak, żeby zapchać głoda, zanim jedziemy do miejsca, które zaplanowałyśmy na jedzenie, no to te batoniki. I przez to w sumie wyszło nam trochę taniej, jeżeli chodzi o jedzenie, bo tak to musiałobyśmy sporo wydać. A jednak tutaj nie ma jakiegoś różniącego się bardzo jedzenia, które bardzo chciałobyśmy spróbować. Jedyne takie angielskie śniadanie. Ja na przykład jadłam coś w tym stylu, jak byłam w Szkocji. Ty nie jadłaś, ale mówiłaś, że nie lubisz. No. Więc tak. Więc sobie jemy, jadłyśmy wczoraj Chinatown, a dzisiaj będziemy Camden? Camden Market. Market. Więc znowu będzie testowanie.
I na początku, jak szukałyśmy mieszkań na couchsurfingu, to ja się zastanawiałam takie, dlaczego ci ludzie to robią trochę, bo ja tego nie rozumiałam kompletnie. Ale teraz jak poznałyśmy bliżej jakby typowo naszego goszczącego nas, Markusa, to jakby ja go kompletnie rozumiem, bo on pracuje zdalnie, jakby cały czas z tego domu, więc w sumie jak wychodzi, no to nie wiem, jakieś zakupy, czy tam jak chce gdzieś siedzieć, spotkać, no ale on sam mówi, że jakby głównie siedzi w tym domu. On jest z Portugalii, więc jakby tutaj w sumie rodziny nie ma, a lubi podróżować bardzo, więc teraz już go rozumiem, dlaczego jakby chce poznawać nowych ludzi. A couchsurfing jest super opcją dla osób, które, tak jak my w sumie, chcą się tylko przespać, serio, mieć miejsce, żeby mieć dach nad głową, żeby nie lało, wykąpać się i po prostu iść dalej, bo na przykład my pierwszego dnia zajechałyśmy do niego koło północy z samolotu i o 8 nas już nie było. No i wczoraj cały dzień chodziłyśmy, koło 21 byliśmy u niego, teraz jest po 8 i znowu wychodzimy, ale już z plecakami na samolot, bo jakby zwiedzamy dzisiaj cały dzień i potem lecimy prosto na samolot. Więc tak to wygląda. Więc polecamy couchsurfing, ale bierzcie osoby, które mają rekomendacje i ich dużo. Korzystając z tego, że stoimy w kolejce do zdjęcia przy peronie 9¾, to tak nakłożyłam okulary, chociaż nie ma tu słońca, bo kochani, dostałam bana na komunikację miejską w Londynie i opowiem wam, jak to zrobiłam, bo jakby my się tutaj posługujemy Revolutem, a teraz wymieniałam sobie kartę i nie aktywowałam jeszcze tej karty, wiecie, płatnością, co się wkłada do terminala i z PIN-em, a ja o tym kompletnie zapomniałam. Ja z tą nieaktywowaną kartą pierwszego dnia normalnie weszłam do metra, jakby przepuściło mnie tym przykładaniem. Jakby wszystkie trasy, które zrobiłyśmy, jakby wszędzie mnie przepuszczało. Następnego dnia wstaję i mam próbę pobrania 4 funtów rano, jakoś o 3 i o 6, no ale przez to, że ta karta była zablokowana, no to mi tego nie pobrało. No i następnego dnia rano, jak ja to ogarnęłam, no to poszłam do sklepu, kupiłam coś, żeby aktywować tą kartę, ale no nadal mi nie pobrało tych 4 funtów. I cały dzień czaice moja karta miała bana na wejścia do jakiegokolwiek transportu publicznego i nie mogłam się nią posługiwać. Dobrze, że Betty wzięła drugą kartę jakąś polską i mi pożyczyła, bo no nie miałabym jak wejść nigdzie. A moja ta jakby polska karta, ja mam tam blokadę na płatność zbliżeniową, bo tam coś mi się kiedyś popsuło, a że zaraz mam wymieniać kartę, to już tego nie naprawiałam jakby. No i taka jest historia. Ale dzisiaj rano już próbowałam skorzystać z tej karty i jest wszystko okej. Okay. Także to był jednodniowy ban i taka jest historia. Kolorowy. Tęskniłyśmy za Ameryką, więc wzięłyśmy mac and cheese z tej wydeczki. Zwykły, kosztuje 8 funtów i serio jest tu, zobaczcie, mega dużo sera, więc jest gorąco. Nie wiem, czy ja to teraz... Ej, ta cebulka jest pyszna. Okej, tego też było pełno na TikToku, ci po prostu zwykłe truskawki w czekoladzie, ale no wiecie, czekolada i truskawki. Taki boksik 7,50.
Ja właśnie w drodze na pociąg do Wrocławia spałam może jakieś 2-3 godziny, dlatego oczywiście z rana kawka. Lądowałyśmy koło pierwszej, dlatego tutaj nocowałam u Betty, dzisiaj mnie podwiozła po drodze do pracy, żebym nie była martwa w pociągu w nocy. Także już w drodze do domku.